Witajcie kolekcjonerzy, z tej strony Krix. I skoro już takie coś dostałem, przynajmniej to obecnie, to postanowiłem, że wam się pochwalę. Cenega znowu wypuściła coś takiego, albo dostali, nie wiem po prostu jak to dokładnie działa. Niemniej jednak czasem mają takie, powiedzmy, kwadratowe tuby z plakatami. Kiedyś wam pokazywałem, że dostałem od nich z gry Wolfenstein The New Order. Są tam zazwyczaj trzy plakaty. Niemniej jednak to całe pudełko na te właśnie plakaty zwykle jest bardzo fajne. I myślę, że warto coś takiego po prostu, jeśli macie możliwość kupić czy coś, to coś takiego kolekcjonować. Tym razem dostałem z The Elder Scrolls Online. Ale na pierwszy rzut oka, jak zapewne widzicie, wygląda to bardziej jak jakiś Władca Pierścieni. Niemniej jednak również jest to po prostu bardzo fajnie wykonane. Na pewno bardziej kolorowe niż tamto. I do kolekcji bardzo fajny gadżet. I dobra, pokażę wam te plakaty. To już kiedyś pokazywałem, ale co mi szkodzi. Zobaczymy, na ile będzie to widać. I mamy tak, Blaskowicza. Jak zwykle nie wiem, jak tego wam dobrze zaprezentować. Musicie mi wybaczyć, niektórzy oczywiście będą narzekać, ale to zrozumiałe. Tak jak mówię, robię na tym, na co mogę sobie po prostu pozwolić. Mamy tak. Będzie lepiej widać. A, światło się odbija. Dobra, mamy Blaskowicza. Mamy tutaj nazistowskich żołnierzy. Wszystko na fajnym kredowym papierze. I ostatnie to jest taki plakat, jak mamy okładkę albo steelbooka. Czyli czerwone tło, duże napisy Wolfenstein New Order i ten symbol. Bardzo fajnie to wygląda. Ładne plakaty, których nigdy nie zawieszę, ale do kolekcji, tak jak mówię, bardzo fajne gadżety. I teraz jeszcze otworzymy to. To jeszcze te tuby są po prostu do wygrania nieraz w jakichś konkursach. Jeśli mamy szczęście, to warto próbować. I mamy tak. Tutaj drużyna pierścienia, chociaż to nie jest Lord of the Rings, tylko właśnie The Elder Scrolls. Bardzo fajny, klimatyczny plakat. Walczą z jakimiś wilkołakami. W ramę to by się nadawało idealnie. Naprawdę coś wspaniałego. Tak, to jest jeden, który mi spadł. Teraz jedziemy z drugim. O, to co widzimy na tubie. Piękne, naprawdę bardzo mi się podobają te plakaty. To jest drugi. I trzeci przedstawia okładkę, którą znajdziemy na pudełku, raczej grafikę, która znajdziemy na pudełku z wersji kolekcjonerskiej na PlayStation 4 Tamriel Unlimited. Jest ten wielki krąg Elder Scrolls Online i właśnie tak wygląda edycja kolekcjonerska. Jak edycję kolekcjonerską na PC-cie mamy w czerwonej kolorystyce, to na PlayStation 4 jest to biała kolorystyka, która mi się naprawdę bardzo podoba. Taki fajny plakat. Ach, trącam cały czas tą kamerę, co dzisiaj nie mam szczęścia. Dobra, to tyle. Taki krótki film o tych tubach. Mam nadzieję, że z czasem będzie ich coraz więcej, to wam też pokażę. Jeśli gdzieś to widzicie, załóżmy za 30 zł, bo kiedyś te tak były sprzedawane, no to warto po prostu kupić. Fajny zestawik, ładny. Te pudełka bardzo fajnie wyglądają na półce. Plakaty są w nich również bardzo ładne, więc warto się skusić. Dobra, od siebie to tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!